Kasę biegnąć gdzieś Okej, ja coś tam do miałem korytarza zrobić. jakiegoś. Aha. Dobra, już wiem, co miałem zrobić. Level dobić i skrzynkę ogołocić, że tak powiem. Ja to muszę najpierw sobie ubranie jakieś zrobić, bo w gaciach z linki nie będę chodził. Jak to po restarcie, nie? Chyba, że tam już ten... Chyba, że tam już ktoś czeka, nawet nie powiem, kto by mógł pod skrzynką być. A są jacyś, którzy was tam rajdują, kurde, już? Nie, nikt nie rajduje, bo jakby ktoś, wiesz, zaczął Borutę robić, to by się go usunęło. Nie chodzi o to, że nie chcemy walczyć, ale po prostu raczej wszyscy są przyjaźnie nastawieni. Co, Goniu? Słyszysz mnie? No, słyszę. No, wiesz co, to gramy, no, jestem Conanem. No właśnie, ja się przyszedłem spytać, czy kurde, warto w tą grę grać, czy to... Nie, wkurzysz się tylko. No, Goniu, swoimi nerwami mogło być trudno. Nie wierzę, już mi opierdala. Nie no, zabiję go, kurwa, wracaj tu. Ale kto ci... Złodzieju! Jezu. Zajebie. Ale żeś stary teraz dowalił. Wracaj, złodzieju! Jak to jest olej? Stary, masz takie czemu są czasem mówi przez drugi mikrofon? Bo pewnie mi przechwytuje go. Jak to jest olej? Zrespawnował się przy skrzyni i se restart zrobił. Chyba nie wierzę. Jaszczurka tu jest. O Jezu, potwór jaszczurka, ale one uciekają na samym początku. O mi stąd. Ja manaszki nie wziąłem, ale ze mnie debil. Nie, becher jakiś, kurde. Ja muszę się wrócić na respa, kurde. Jezu, ale ze mnie przypał. Becher, kurde. Cwaniak jeden. A co, ktoś już wlazł do domu? Po nie, prostu? Mamy skrzynkę taką, z której fajne rzeczy wypadają. Ona się restartuje po restarcie, nie? Już myślałem, że to olej, kurde. A, i ci zakosił, kurde, twoją. Zwracam honor. Ale Becera, no, ale no nie wyjaśnię go. W sumie, no, miał prawo do tego. Sprawiam, że są, to ty stanowisz prawo. No nie, ale jakby się admin wylogował przy skrzynce, to by było najgorzej. To by było oszustwo jedno wielkie. Dobra, czekajcie. Co myśmy chcieli? Aha, level sobie nabić. Dobra. Dobra, idę bić. Powiedz co, czemu wszyscy... Becher od oleja jest. Robią? Aha, no widzicie. Co, czemu, no. Co? Co to była za kosa z tym olejem, że go wszyscy teraz tak jewią? No na przykład teraz, widzisz, zrobił restart, a koleś od niego stoi pod skrzynką z lutem i już ją lutuje. Widzisz, to jest kurde ustawione. A to nie był tutaj rest przypadkiem? Czy to jest uczciwe, powiedzcie mi? No nie jest. No, plus jeszcze dzisiaj biłem, bo chciałem sobie oswoić łucznika i się z nim bije, nagle olej podbiega i mi go zabija. Stary, tutaj nie ma. I wtedy się kosa zrobiła, nie? Znaczy tak w sumie to się nie zrobiła kosa, ale... Nie chcę, ile to w ogóle grasz? To ja ostatnio zacząłem grać, to upolowałem aligatora z łuku i przestałem i chciałem fundamenty zbudować, to mi serwer wywalił. Możesz z Nexusem grać, bo ten będziesz tak gonił tak samo słaby jak Nexus na początku. Będziecie razem chatkę z tego z trzciny robić. Teraz powiem ci, jakbym zrobił jeszcze jaśniejsze włosy, to mamy level, Himena. Idziemy. Był Himenem dosłownie. And so I cry sometimes when I'm lying in bed. Nie no, ja bym sobie może w to pograł, ale jak kurde wy mówicie, że tu jest nie dość, że nie ma PvP, to jeszcze jacyś frajerzy biegają. Ty, a ta baba się... Jest PvP, no możesz sobie zabijać, ale, tylko no... No mogę sobie zabijać, ale kurde, wiesz... A to są moi sąsiedzi, no to co ich mam zabijać? Zwłaszcza, że nie będę bił ludzi, którzy tu grają 24/7, bo mi kurde dojadą. No właśnie. I co zrobię? Ja pamiętam, jak to z Arkiem raz było. Że kurde byli jacyś frajerzy, co kurde grali sobie 200 godzin w ciągu 3 dni. Potem jeździli kurwa na tyranozaura. No tak to niestety wygląda w tych grach. Się tak nie podobała tam ta gra. Ale nie, co w tej grze jest takiego fajniejszego niż w takim raście? Nie wiem, klimat. Ej, a jak moja postać na i to, że ja nie wiem, co tu jest, bo wreszcie mnie nic nie interesuje. Mnie tu interesuje mapa. Wiesz, jak ja to wszystko zwiedzę, już zobaczę, to już mi się nie będzie chciało grać, bo mnie tu nic więcej nie interesuje. Mamy chyba drzwi na lewą stronę zrobione. No ale wiesz, na czym tu wojna będzie polegała? Na lagowaniu. Na lagowaniu, na tym, a walka nie jest niczym specjalnym, po prostu dźgasz dzidą kogoś, czy tam mieczem bijesz i koniec. No wiesz, co tu trzeba zrobić, jak za czasów wojny secesyjnej, wiesz, ustawić się jedni po lewej, drudzy po prawej, ładować łuki i strzelać po łbach.
to pierwszy upadnie. Byłaby taka gra, kurde, multi, jak Combat Chivalry albo coś i byłoby fajnie. No tak, tylko że tego netcode'u by... No, chociaż są przecież te gry mają taki, wiesz, ten, nie wiem, to co ja grałem, to takie, co było jak Chivalry takie. No są takie gry, Mountain Blade inne, że tam, wiesz, dodziała wszystko. To nie się zastanawiam, czemu. No ja Mountain Blade to jest super gra, kurde. Nakarm niewolników, a no tak, nakarm niewolników. To stara gierka, nie? Ten Mountain Blade, ale pan jest jakieś nowe. Nie? Dobra, ja chyba zostawię sobie punkty, wiecie co, jak będę miał 10 punktów, to zrobimy lepszą świątynię, nie? A tego miałem w ogóle nakarmić kleikiem, bo mieliśmy kleik. Tu jest coś nie tak z tymi schodami. Tak się zawsze przy tych schodach człowiek zatnie. Co, tylko 20 kleików jest? O Jezu, ty jesteś tam po samej lewej stronie mapy, tak? Tak, po samej lewej na górę. No całą mapę trzeba przejść. To nie jest jakaś daleka podróż tak naprawdę. I najłatwiej się idzie lewą stroną przez pustynię. Po lewej na dole i później pionowo na północ tam. W sumie to jest jakiś plan, tylko ja bym potrzebował upolować sobie mięsa trochę. Najpierw. By mieć jakieś szanse. Jakiś miecz, oręż. Tutaj kopnę sobie trochę. Dobra, ten płatnerz się robi. Wiecie co? Mnie ten łucznik mało interesuje. Ja bym z łucznika wyciągnął i wsadził do tego. Do tego, nie wiem co to jest. Garbarza. Do garbarza bym wsadził. Tak, tak, mam tu niewolników takich, wiesz, i oni się robią. Dobra robota są. Następne mam 0 niestety. A tutaj levelowanie jest, kurde, ten arytmetyczne, czy w sensie coraz więcej expa potrzeba na następny level? A jak ma być? Aha, czyli... Ale nie ma żadnego kapa, czyli kurde, następny level będzie trzeba ten... No nie wiem, wiesz co, rzeczy są ostatnie na 50, więc zakładam, że jest kap do 50 pewnie. A z craftingiem to jest tak, że kurde, trzeba mieć... Jest tak, dokładnie jak w Arku. Nie, trochę nie. Bo w sumie w sensie idziesz... Ile osób potrzebujesz? Ja sam ogarniam. Znaczy na przykład teraz nie idę w budowę, nie? No tak dwie osoby no już z zupełności wystarczają. Żeby większość rzeczy ogarniać. Może później się jakieś dziwne punkty zaczynają, że trzeba dużo punktów na coś, ale tak ogólnie to nie ten. Zrobimy sobie tą kapliczkę kapłana Seta, wiecie, i ulepszymy ją później. Bo tu czeka wojna z potworem. Tak Bonkol powiedział... Włącz płatnerza, wszyscy piszą. Włącz płatnerza? A nie włączyłem płatnerza? To już idę go włączyć. Dobra. Płatnerz nie jest włączony? A, nie jest włączony, dobra. A można nosić pochodnie i ten? I miecz. Można, aha, dobra. A noc na szczęście szybko mija, bo ona jest rzeczywiście strasznie ciemna. Zaraz będę dużo widział, już nic nie widzę. O jest, dobra, o Jezu, to oświetlenie. Okej, okay, setne chociaż. No my sobie tu musimy jakieś pochodnie chyba w domu zrobić, bo to kurde jest. A szybko się ścinają drzewa. Tyle expa potrzeba, że już ucina ostatnią cyfrę. Zobaczmy, co ja tu mogę jeszcze zrobić. Kurde, król nosorożców. Ciekawe, gdzie jest król nosorożców. O Jezu, ja potrzebuję więcej, kurde, roślinek. Dur mogę zrobić już? Mogę. I te antylopy też bym potrzebował. Tutaj są królowie zwierząt? Po co jest jedwab? Wiecie co? Zrobię jedwab. To? Są kurde jakieś... Są, tak, tak, są królowie zwierząt, tak. A to są bossy jakieś? Tak, bossy. Tylko, że no to jest taki boss, że jak są lagi na serwerze, to biegasz wokół niego i go bijesz. Tylko i bijesz go po prostu przez bardzo długi czas, nie? A, no to dobry boss, no. Na razie żeśmy nic nie ten... Ja tu zetnę sobie kurde pieprzone drzewo. Nie da się schodów naprawić, bo jest dom cały krzywo gdzieś zbudowany. Jestem ciekaw, co się zrobi z tego jedwabiu, nie? Info. Mocna, lekka info. Jedwab to cenny towar w hyboryjskich królestwach. Kitadżu go sprowadzają. Mięso dzikich zwierząt. O, mogę sobie przygotować. Chociaż wiem, o co tu chodzi. Po prostu biec sobie cały czas i się wstawać do tych. A ja to zrobię jak prawdziwy mężczyzna, po prostu przybiegnę bez żadnych śpiworów. No nie, zabiję cię na końcu i wrócisz na początek, a jeśli się odechce biec. No nie, to co tam wiesz, zrobię, ale to... Bo to chodziło wam o to pewnie, że trzeba biec i kurde umierać co chwilę, żeby nic nie zbierać, a ja chcę przeżyć. Widziałem ten jedwab na ruskim serwerze, stakowali to jak szli na świątynię na środku. Ale po co?
Może to się daje tylko jakimś bogowi albo coś? Nie wiem. Jak filmiki oglądałem, to kurde, typ jakiś biegał do jakiegoś ducha i mu do skrzynki coś ładował. Tak? No. Bo myśmy już takich widzieli NPC-ów, z którymi się gada, wiesz? Już 10. O. Gdzie ta pochodnia, którą przed chwilą wyciągnąłem? Boże, jaka ta gra jest pobugowana, to jest wszystko masakra. Robię miecz i kurde dzidę do ciebie. Jestem ciekaw, czy przeżyję. Jakby zrobili taki jeden survival, który działa, to by było tak fajnie. No jakby ktoś większy się za to wziął. I... A no ale Funcom nie jest małą firmą przecież, znaczy wiesz, oni robili tego Age of Conan grę, nie? Ja też nie jest AA, nie. Tylko, że to się pewnie nie opłaca, bo kurde, wyobrażam sobie, ile to trzeba roboty. Jak się nie opłaca, jak właśnie sprzedali tego kilka, nie wiem, no pewnie już ze 150 tysięcy kopii. No, no, no tak, no, ale nie opłaca się dobrego robić. No zrobisz gówniany, sprzedasz te 150 tysięcy, no i olejesz. No to, ale taka jest różnica między zrobieniem dobrego a gównianego, nie? Bo oni to robią na tym Unrealu, ten Unreal się zawsze na tym, gdzie te gry działają, na tym silniku. A gdzie jest ten? No bo są, powiedz mi, czy ty uważasz, że oni tą grę naprawią, także nie... Nie, znaczy, wiesz co, po Funcomie myślę, że może zrobią, może naprawią. Ja nie wiem, czy te lagi, bo ktoś mówił, że są serwery, gdzie jest 60 osób i działa wszystko. I jest podejrzenie, że Bonkol wziął po prostu pierwszy lepszy, który nie był gdzieś tam, wiesz, na liście, że wiesz... Conan, tak, Exiles... Ja miałem podobnie, jak gram na innych tych serwerach. A to wy nie stawiacie własnych, to jest tak, że co, że wybrał sobie jakiś serwer? Nie no, dedykowany postawił, tak, znaczy tam gdzieś wykupił, tylko... Ale też ktoś pisał, że się lagi robią od tego, że ktoś się loguje na serwer, nie? Że się ludzie próbują zalogować. A teraz na pewno dużo ludzi się próbuje zalogować, wiesz jak to jest. A czy ja wolniej biegam, jak mam więcej przedmiotów na sobie? Firma Krzak. Halo, są? Co? Nie, wolniej chyba nie, ale chyba szybciej się staminę traci, jak masz jakieś większe zbroje później. Aha, ogólnie tak. Chyba obciążenie, bo jak biegłem nago po śmierci, to mi coś stamina. A nie, no spadała mi. Nie, na pewno jest taka, jest coś takiego z agility, nie? I to ma, że coś tam, ability to move when wearing different clothing types, czyli... Mhm. Czyli można zakładać, że albo jak masz lepszą zbroję, to albo jesteś wolniejszy, albo szybciej ci stamina spada, nie? Muszę szybko level bić, nauczyć się ognisko zrobić, bo kurde, jestem głodny. Mm-hmm. Bo aloesu zjeść nie mogę. Wygram po tego pieśń dla złodziei skrzynki po restarcie. No kurde, ktoś tu z nożem mnie atakuje. W jaskini jest ten król, a może jest rzeczywiście, może ci królowie są po jaskiniach pokryci tych zwierząt. Proszę mnie nie ruszać. Proszę mnie nie ruszać. Nie. Ja tu jestem prawidłowym kanonem. Dobra, wyłączmy już pies, bo w sumie nic się w nim nie robi, a ale przyznaj się, Nexus, kurde, grasz z pindolkami, co? No ja nie, ja to wiesz, ja jestem... Goniu, weź zobacz na moim live, jakie mam nosorożce. Jak Bungo zobaczy takie nosorożce, to kurde, wymięknie. Tylko super, powiem, sprawa. Design każdego domu w tej grze polega na tym, że jest wielki kloc kwadratowy. Kto nie wybuduje, to jego dom wygląda jak taki kloc i nas też. Nie wytrzymam. Robaka zjeść. Mogę zjeść robaka? A mi się wraca, możesz robaki, możesz zjeść podobało. I takie jak tam na początku mapy masz takie... Na początku mapy masz takie dżobniny, takie gąsienice łażące przy drzewach pod palmami, duże, takie grube, one więcej karmią. A właśnie jak to jest z budowaniem? Trzeba kurde farbić cały dzień, żeby wybudować... A, bo ty w ogóle, Nexus, ty wyschniesz na tej pustyni, bo ty bukłak musisz mieć z wodą, bo nie dojdziesz do nas. Ja pierdolę, umarłem. No, jak jesteś głodny albo ten, to umierasz po minucie. Dobra, no właśnie umarłem. I powiedz mi, i co ja mam teraz zrobić? Od początku znów to samo. Ja pizgam, dobra. Czekaj. Zabija cię thirst. Ja jestem. Thirst? Thirst. Bóg, kurde, thirst. Bóg thirst. O, dobra, jestem niedaleko w sumie lokacji, w której zginąłem. Dobra, to ja sobie pójdę po moje życie. To się respi w różnych miejscach? To się nie respi w tym samym? No, jest taka linia, no, część mapy, w której się możesz zrespić, wiesz? Czekaj. Conan map. Ja się zablokowałem dzisiaj coś. Ja chcę mapę Conana poznać, bo oni tu opisywali takie historie. O, Hyboria. Gdzieś tam, ja zginęłem. Dobra.
Czy jest sens, że ja biorę po mojej rzeczy? Czekajcie, Age of Conan map. Bo to może mieć coś jedno wspólnego z drugim. Nie chcesz fajną się. Mapę do Conana? Nie, nie chcę tej mapy, chcę prawdziwą mapę do Conana, a nie... Ale przez Goni jeszcze nie grał, a już stary wie wszystko lepiej niż my. Nie wiem, ja Reddita czy tam na Redditach zawsze są takie rzeczy. Nie, nie chcę, bo mówię ci, że dla mnie zabawą jest eksploracja. Jak będę wiedział, co jest gdzie na mapie, to już mi się w tą grę nawet nie chce grać. Powinienem to robić. Patrzę, czy któraś z tych map jest, wiecie, podobna do... Tu jest dragon, tu są te rzeki. Chyba nie jest podobna. Nie wiem, w jakiej my krainie jesteśmy tak naprawdę. Niedaleko jest domek MKR-a i Bunkola. No, Cimmeria, Aquilonia. Ktoś wie, gdzie to jest? Gdzie my jesteśmy na tej mapie? Ja nie rozumiem, czemu te duże moby w kurna w tej grze nie mają jakiegoś HP. W sensie, że trzeba zgadywać, ile ich trzeba bić. No to jest właśnie bez sensu. Znaczy, no jakiś to ma sens. A czemu ta mapa wygląda jak Afryka, Azja i... Bo się zderzyły kontynenty. Może o tym Conan. O czymś jeszcze nie czyli wiemy. Czyli to jest niby historia świata, kurde, kiedyś. No dobra, tak czy siak to nic nie przypomina tego tej naszej, bo ja zakładam, że nasz, my jesteśmy jakimś tam małym wyrywkiem tego. Mają jakiś domek, a ja mogę otworzyć ten domek? Nie, nie mogę. Ale słabo. Jak ja tam wejść do góry? My jesteśmy na jakichś wygnanych pustkowiach czy coś. Chyboria. No, wiesz, tytuł by na to wskazywał nawet. No właśnie, no. Exiles. Fires of the South. No to musi być coś, gdzie na południu są, jest ocean, tak? Tu nie ma nic takiego. Ale to na pewno musi mieć coś wspólnego z tą mapą Conana, bo by nie zrobili w ogóle czegoś osobnego, nie? Wy czekajcie, bo ja tak się zaltabowałem, zaraz mi postać zdechnie z głodu. Albo coś podobnego, bo ta gra jest taka, nie wybacza takich rzeczy. Zobaczmy, co ja sobie mogę tu zrobić. Zastanawiam się, czy ja mam robić te, zrobię sobie trzy. Dobra. Aha, to nie jest morze, to jest jezioro w ogóle. Tu są jakieś tu jest jakaś pustynia, a tu jest takie jezioro. To jeszcze raz zobaczmy. No i co? Fakt, czarny ekran mi się zrobił. O Jezu, monitor mi się wyłączył, ja pierdolę. Dobra, muszę chyba grę wyłączyć, bo coś jest nie tak. Włączy mi się ten monitor. Więc wiem, co to ryzyko. Powiem wam, że z karta graficzna to mi zaraz stopi te, stopi mi wtyczki. Tak tam jest gorąco z tyłu. Moja postać biegnie, a później się wraca, kurde, to co przebiegła. Dobra. Już wam pokazuję tą mapę. Okej, okay, dobra, no to jeszcze raz. Mi się wydaje, że to może być... Mam nadzieję, że jakoś tędy wejdę, bo jak nie, to tak... Mówicie, trochę... że gdzie to może być? To musi być jakiś, no nie wiem, tu jest jakaś pustynia, ale tu wszystko jest i tu jest taki, a to też nie, no to może ta skala jest bardzo mała. Jestem przy jakichś ruinach, ale czy ja tam Hyperborea, może to gdzieś tu jest. Jestem przy jakichś ruinach, to jest Nexus, tu cała mapa jest w ruinach. Wiesz co, jestem, jak się kończy ta rzeka taka, nie, tam po lewej stronie, jak jest ta rzeka na samym dole, to jestem tam. No, to później my jesteśmy, wiesz gdzie my jesteśmy, ktoś ci dał mapę? No, ponoć jesteś jak w lewym górnym rogu, tam są takie kółka, takie. No, takie. To są jeziora. To są jeziora, dobra, to jesteś przy tych jeziorach, dobra. No to jest ten prawy jest. Kontynent, tylko obrócony o 90 stopni. To? Kartografia to trudna sztuka. No tu nie ma żadnych rzek, ani nic.
Lemuria, tam na pewno żyją lemury. Lemuria. No tak. Dobra. Ty, moja postać nie wysycha, co jest najlepsze. Czekajcie, bo ja sobie włączyłem Age of Conan map. Bo, no bo to są ci sami twórcy, ja się założę, że oni wzięli ze swojej mapy ten, nie? Wiesz się, o co chodzi. Po co by mieli robić nową? Właśnie czytam o tym. Mapy Westeros, to jest prawy kontynent, tylko Brytunia, no my... Mi się wydaje, że to może być, rzeczywiście to by pasowało gdzieś to, na przykład ta część, nie? A nic innego tu nie pasuje. To robię typowego biegacza, maratańczyka. Ty, a jak coś się na zielono tak mocno świeci, to co to znaczy? W prawym dolnym rogu Brytunia jakaś? Gdzie to jest Brytunia? Już zmieniam te mapy, to już nie wiem, która jest która. Dobrze, że nie podlazłem do bariery, bo bariera ponad zabija. Dobrze mi, żeście powiedzieli, panowie. Tak, to jest krawędź mapy, no. O kurde, rekord widzów, ponad 3000. Nieźle. Z jakiegoś gościa starczą, o nie. To jest teraz dobra. Taki rekord. Chyba miałem, o Jezu, dziękuję bardzo. Przepraszam, jestem zbyt zaabsorbowany, patrząc na kurde plecy mojego ziomka. W sumie... Nie jest to ta część, gdzie jest to jezioro Merutu? Nie no, co wy takie płaskie, to jest takie podłużne to jezioro. Na pewno jakaś pustynia by musiała być. Kurwa, skorpion, ja jebie! Ale wielki jebany bydlak, przepraszam bardzo. Turan. To tak wygląda trochę, no ale patrzcie, na tym jeziorze to są w ogóle jakieś miasta na wyspach i tak dalej, to jest jako ocean, Wali coś tam Sea. Nie wiem, co czytasz, ale przeczytałem na jakimś forum, że jakiś Turian kontynent. Stary Expion. Conan Turian map. Ziomki Expion gdzieś tutaj na tych, na skorpionach. Nie wiem, są tak... Turan. Turan, tak? Tak. No to przed chwilą na to patrzyłem, ale to nie wygląda... Jak Turan, bo tu są, znaczy no, patrzcie na tą skalę, tu są miasta zaznaczone, nie? Bum, 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 bum. W tej innej mapie to jezioro było podłużne i, kurde, czekajcie, bo ja, aha, bo ja grę wyłączyłem, dobra, to nie umrę. To jest bardzo dziwne, nie, z tą mapą. Uff, dobra, rozłożyłem sobie ten. Bo po jednej stronie to nie jest, to nie takie duże jezioro jest, to jezioro powinno być takie malutkie jakieś. Jeśli to jest taka... Może stare to są czasy, kurde, starożytne i jeszcze, wiesz, wyschło. No, wyschło, kurde, jak najbardziej. Chyba, że to jest to Meru. Patrzcie, Meru jezioro. Popatrzcie na to. Meru, nie? Meru, tu macie góry, tu macie tą pustynię, która mogłaby być tą pustynią wygnaną, tu macie te rzeki. Tu są baobaby. O kurde. No ale tu nie, to tak nie wygląda. Tu pustynie powinny być jeszcze. Czuję się jak Kali, kurde. Czekaj, Conan Exiles Map Lore. O, czekajcie, tu myślę, jest coś. Myślę, że to chyba za wcześnie na jakiś lore. Uncharted Review. Nie no, wydaje mi się, wiesz, Conan to jest od, wiesz, to rok mówi, jak był młody, to oglądał. No tak. Ja ci powiem, ja nie chcę nic mówić, ale jakiś koleś tak nieustannie biegnie z armorem w waszą stronę, tak jak ja idę. No, pewnie tam gdzieś, wiesz, z respiro z boku albo nie wiem co. No nie wiem, wygląda na... Possible location of the exile place? O, speculation. Jakąś bramę, miasto, co to jest? No, to jest pełne. Jak jest miasto na środku mapy, jest takie jak tam... Ale jest oko tam. To nie wolno tam iść, bo tam jest ten. No to jak jest oko, to jest dobrze, bo to jest tam obok nas. No nie wiem, no to jest pełno bram w tej grze, Nexus, takie pytanie mi zadajesz. Kurde, to ja nawet After nie wiem, some more digging around trailers, the scene of crucifixion came to me and that in utraciłem a witch... połączenie?
Ej, jak utraciłem połączenie, to mam kliknąć tak czy nie? Kingdom of Kauruan, which borders there? What the fuck? Oni tu rysują. Proszę, czy was nie wywaliło z serwera? Rozkminiają. A serwer padł. A, możliwe, okay. Ja nie wiem, czy padł, czy nie padł, bo ja teraz mapę oglądam, Nexus, wiesz? Mówisz? Może Olej skakował. Pewnie Olej chce, kurwa, zabawę nam zepsuć. Na jakiej mapie patrzysz? Co na... Mapy po prostu sobie pisałem Conan, Conan map i patrzę na prawdziwej mapie. Ale tu ktoś dobrze napisał przy tej mapie, nie? Pisze koleś, że mu się przypomniało, że film Conan, że Conan był w filmie też przykuty, nie? Do krzyża i też był w jakimś ten i on był w jakimś w Kingdom of Kauruan which borders with Shimit i tam The Empty Wastes był teren, tak jak było te, wiesz. Jakaś chyba gra MMO też Conana i tam może być trochę więcej odkryte. Czy ty próbujesz rozszyfrać zagadkę Conana, która jest stworzona od 1932 i ma ponad 70? Co mów, co zagadką Conana jest, gdzie się gra odbywało? Skąd oni w 32 wiedzieli, że gra będzie? To jest niesamowite. Jeśli taką zagadkę zrobili, to nieźle. Boria. No nie znajdziemy tego. Jeśli, jeśli tu się jacyś ludzie, tacy wiecie, ogarnięci, zastanawiają nad tym, to znaczy, że to... No ale jak można zrobić lokację i tak... To... Nie wiem. No bo co, zrobiliby lokację w ogóle w innym terenie niż, wiesz, niż jest lore Conana? Po co? Bez sensu. A znowu już zrobić tak, że ludzie zupełnie nie wiedzą, gdzie to jest, to też nie jest tak łatwo. No to 30, no 32, no w 39, kurde. Lokacja z dupy, no ale po co by mieli robić lokację z dupy, mając wszystko, no. Nie wiem, dobra, koniec tej rozkminy.